Było radośnie, zabawnie, a czasem też smutno. Tradycyjne obrzędy polskiej wsi wywodzące się z Zakliczyna, czyli terenu Pogórza i Krakowiaków Wschodnich, zaprezentował cykl filmów zrealizowanych w ramach programu Etno Polska 2021. W ciągu 4 miesięcy powstało kilka obrazów ukazujących autentyczne obrzędy i zwyczaje kultywowane na tym terenie przed laty. Jak taką urodno, niech się z nami napije. Są radosne z rękowiny, ślub, chrzciny, jest też i pogrzeb. Filmy pokazują także, jak dawniej wyglądały śmigus dyngus, sianokosy, żniwa, wykopki czy noc kupały. Jasie, tyś widział, jak ona miela? A, ja nie, ja się wstydzę. W rolę aktorów wcielili się mieszkańcy gminy Zakliczyn, a także muzycy z kapeli Opatkowice. W sumie 30 osób, które zadbały, aby obrzędy nie odstawały od tych praktykowanych przed laty. Życie na zakliczyńskich wsiach upływało wówczas powoli. Czas mierzono przemijaniem świąt i biciem kościelnego dzwonu. Wielką uwagę przywiązywano do wiary i tradycji przodków. Weź se pojdę, babusia. Projekt zrealizowało Stowarzyszenie Klucz, a cały cykl noszący nazwę Czerpiąc z dziedzictwa przodków został dofinansowany ze środków Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu w ramach programu Narodowego Centrum Kultury Etno Polska 2021. Warto dodać, że kanwą każdego z filmów są autentyczne wspomnienia dziadków i pradziadków, pokolenia, które powoli odchodzi. Cykl filmów jest dostępny na kanale YouTube Zakliczyńskiego Centrum Kultury oraz Zakliczyńska TV.